Cześć, witam wszystkich miłośników malarstwa. Jakiś czas temu dostałem od firmy Renesans zestaw gwaszy. Dawno nie malowałem takimi farbami. Gwasze to farby wodne, jednak od typowych akwareli różnią się tym, że są kryjące. Aby rozjaśnić kolor, możemy na przykład użyć bieli, a w akwareli musielibyśmy rozjaśniać kolor przy użyciu wody. Muszę Wam powiedzieć, że ostatnimi czasy gwasze stały się dość popularne. Jest tak zapewne dlatego, że są dużo łatwiejszą techniką niż akwarela. Ja dostałem od firmy Renesans taki zestaw 12 kolorów. Są to następujące kolory: biel tytanowa, żółcień z Neapolu czerwonawa, żółcień chromowa, siena naturalna, karmin, magenta, lazur fioletowy, siena palona, ultramaryna, błękit cyan, zieleń szmaragdowa i czerń słoniowa. Zrobiłem sobie taki wzornik z tych kolorów, również z dodatkiem bieli, aby zobaczyć, jak kolory wyglądają właśnie po rozbieleniu. Muszę Wam powiedzieć, że kolory są w tubkach 20 ml, jednak są naprawdę intensywne, więc mimo niewielkiej pojemności powinny starczyć na długo. Z doświadczenia wiem, że bieli zużywa się najwięcej, dlatego zakupiłem dużą 60 ml tubkę białego gwaszu, również z firmy Renesans. Używałem papieru akwarelowego, a jeśli chodzi o pędzle, to najlepiej mi się pracowało pędzlami takimi dość miękkimi, na przykład z syntetycznej imitacji włosia wiewiórki. Pracowało mi się przyjemnie w tej technice, kolory, muszę Wam powiedzieć, są naprawdę intensywne, a co ważne, biel jest naprawdę dobrze kryjąca, co umożliwia poprawki, przez co technika jest jeszcze łatwiejsza. Mogę śmiało polecić te gwasze zarówno bardziej zaawansowanym twórcom, jak i osobom początkującym, które chciałyby spróbować malarstwa. Warto również zaznaczyć, że praktycznie wszystkie kolory tych gwaszy są trwałe, przez co można je stosować również do odpowiedzialnych prac. Do wypróbowania tych gwaszy może również zachęcić Was ich cena, gdyż można je kupić na sztuki w naprawdę korzystnej cenie. Teraz chciałem Wam pokazać proces malowania, więc zapraszam na timelapse. Thank you.
Thank you.